Anna Stańczak, zapraszam na rozmowę Echo 24. Lato to czas, kiedy chętnie spędzamy swój czas nad wodą, ciesząc się słońcem i relaksem. Niestety, to czas, kiedy wzrasta liczba wypadków i incydentów związanych z wodą. Aby bezpiecznie korzystać z kąpielisk wodnych, dzisiaj porozmawiamy z Krzysztofem Skrzyniarzem, prezesem Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Może zacznijmy od tego, jakie są najczęstsze przyczyny wypadków nad wodą. No, humorystycznie powiem nieumiejętność pływania, ale oczywiście nie. Bardziej nieuwaga i bardziej to, że przeceniamy swoje umiejętności. Brawura? Brawura, oczywiście. To wszystko razem z akcentem też alkoholu i akcentem nieprzestrzegania podstawowych zasad, czyli zakazów, ograniczeń. Łamiemy te reguły i wtedy zdarzają się wypadki najczęściej. No dobrze, no to rozwijmy to. W takim razie, jakie błędy najczęściej ludzie popełniają podczas kąpieli w jeziorach, rzekach i morzach? W ogóle sprecyzujmy, czy w tych wszystkich trzech, które wymieniłam, czyli mówię jezioro, rzeka, morze, możemy się kąpać zawsze? Zacznijmy od morza. Mhm. Możemy się kąpać, powinniśmy się kąpać tam, gdzie są wyznaczone kąpieliska, czyli tam, gdzie są strefy dla umiejących, nieumiejących pływać, tam, gdzie jest służba ratownicza, tam, gdzie jest sprzęt. Cokolwiek się stanie, mogą nam udzielić pomocy. Możemy oczywiście w Polsce wyjść sobie poza kąpielisko i kąpać się 100, 200, 300 metrów dalej, ale pamiętajmy, wtedy w razie wypadku mamy problem z niesieniem pomocy, z uratowaniem takiej osoby. Na jeziorach ta sama zasada. Kąpmy się w miejscach, które są do tego wyznaczone, tam gdzie jest służba ratownicza. Jeżeli chodzi o rzeki, nie słyszałem, żeby na Dolnym Śląsku, gdzieś w Polsce jeszcze teraz było kąpielisko zbudowane na rzece. Tu głównie chodzi o zasady budowania kąpielisk. Czyli nurt wody nie może przekraczać prędkości 1 metr na sekundę. Rzeki szybciej płyną. Przy brzegu oczywiście ten nurt jest troszeczkę słabszy, ale na środku jest mocniejszy i dlatego na rzekach kąpielisk się nie buduje. W większości rzek, tak jak we Wrocławiu rzeka Odra, czy te duże rzeki, to są szlaki żeglowne. Tam, gdzie pływają duże statki, motorówki, na szlakach też nie pływamy. Mimo że tych znaków nie ma na brzegu, to traktujmy taką autostradę wodną jako Odrę. I przyrównujmy to do ruchu drogowego. Na autostradzie też nie ma znaków, że nie wolno chodzić pieszo, nie wolno się poruszać. Po prostu ustawa mówi jasno, że tak, że to jest szlak dla samochodów, w związku z tym tam się nie spaceruje. I podobnie, jeżeli chodzi o wodę. To jest dla jednostek pływających. Tych najmniejszych, kajaki, żaglóweczki i tak dalej, ale nie dla osób, które pływają, nawet bardzo dobrze pływają. Z dwóch powodów. Raz, możemy stworzyć zagrożenie dla tych osób, które pływają statkami, czy oni przez nieuwagę mogą się zderzyć, czy powiedzmy na nas napłynąć. One, te statki, mogą nam zrobić krzywdę, ale przede wszystkim pamiętajmy, że rzeka jest bardzo niebezpieczna, ponieważ ona płynie, tam są wiry, tam są miejsca bagniste, tam jest ślisko, czasami wpadniemy, możemy nie wyjść z wody, więc rzeki nie. Jeziora pod nadzorem ratowników tak, morze pod nadzorem ratowników tak. Jednak chyba cały czas się spotykamy z tym, że ludzie kąpią się w tych rzekach. Tak, codziennie. My w tej chwili już prowadzimy duże 24 godziny przez cały rok, ale faktycznie ten okres ciepły, nie mówimy o wakacyjnym, czyli już w czerwcu, codziennie odnotowujemy osoby, które wchodzą do wody, pływają, no bo jest gorąco, bo jest 30 kilka stopni, muszą się ochłodzić. Nie, proszę Państwa, każde wejście do wody to jest ryzyko, szczególnie wtedy, kiedy jest to rzeka, bo możemy wejść, ale możemy już nie wrócić. Pamiętajmy też, że to nawet nie chodzi o młodzież, ale chodzi o osoby dorosłe. Ponad 50, prawie 60% osób, które tonie w Polsce, to są osoby 50+, 50-60-latkowe, które teoretycznie wiedzą, jak się zachować. Z umiejętnością pływania różnie bywa, natomiast to są osoby też, które chorują na jakieś choroby wieńcowe, układu krążenia, oddychania, inne. Nie będziemy młodsi, z każdym rokiem ten nasz stan się pogarsza i to, co robiliśmy 2-3 lata temu, a zrobimy teraz, może się źle odczuć dla naszego organizmu z różną reakcją. Omdlenie, zasłabnięcie, utrata przytomności, to są wszystko skutki też utonięć i pamiętajmy, że w Polsce 3/4 ludzi tonie w odległości 3-4 metrów od brzegu. To bardzo blisko. Czyli to samo wejście. Ktoś mówi, ja tylko wejdę sobie do kolan, do pasa i to już może być niebezpieczne. To mówimy o wstrząsach termicznych, ale też o nieumiejętności pływania. Wchodzimy, poślizniemy się, zachłysniemy się z wodą, na brzegu sobie poradzimy, złapiemy się, przytrzymamy, w wodzie już jest ciężko i wtedy też już mamy problemy, więc nie wchodźmy w miejsca, które są objęte zakazem kąpieli,
nie wchodzimy do szlaków żeglownych, no i oczywiście nie wchodzimy do wody w miejscach odosobnionych i po zmroku, wtedy kiedy faktycznie nie ma osoby, która nas może asekurować, która jest świadkiem zdarzenia, która może wezwać pomoc. Czyli faktycznie zdarza się tak, że ludzie, którzy nie umieją pływać, zapuszczają się gdzieś dalej, jeżeli mówię tutaj o głębokość wody, bo nie. Ja żyłam cały czas w przekonaniu, że najczęściej to jednak toną ci, co umieją pływać, bo właśnie jednak ta brawura tak. Ich troszkę gubi. To nieumiejętność pływania nie wynika z tego. Ktoś, kto nie potrafi pływać, do wody raczej nie wejdzie sam. Mhm. No chyba, że to jest kwestia jakichś środków odurzających. To są wypadki typowe dla osób, które się boją wody. Czyli on wejdzie na kajak, tak? Ale nie zapnie kamizelki ratunkowej, no bo przecież to też jest zmora ostatnich dni. Bo źle wyglądam. Tak, źle wyglądam albo nie mogę się opalać. I też ostatnie zdarzenie, pan bardzo chciał, żeby dać mu podstawę prawną, paragraf, ustawę, dlaczego tak jest. No dyskusja z ratownikami, czy z policjantami na wodzie jest bezcelowa. Te osoby powinny wykonywać polecenia ratowników. Ale zakładamy kamizelkę. To, co się nam spotykamy też na kąpieliskach. Wychodzimy na materacu, jest cieplutko, płyniemy. Ta osoba może nie umieć pływać. Odpłynie za troszeczkę za daleko, wpadnie do wody, nawet szok. Na płytkiej wodzie, zachłyśnięcie, wstrząs termiczny, czyli gwałtowne zatrzymanie akcji serca, to są przyczyny wypadków. Więc korzystanie ze sprzętu pływackiego nieumiejętnie lub też właśnie te sprawy zdrowotne, tak? Czyli nagłe jakieś drastyczne zmiany. Pamiętajmy, jesteśmy rozgrzani, chcemy się schłodzić, gwałtownie nachylamy się nad lustro wody i gwałtowne obniżenie głowy spowoduje, że mamy mroczki przed oczami, ciężko, tracimy przytomność, padamy do wody i na wodzie do kolan też możemy stracić przytomność i płyniemy. Już wtedy płyniemy i wtedy już na ratunek może być za późno, ponieważ zaczynamy odpływać, no i wtedy już trzeba wzywać pomoc. Czy to prawda, że toniemy tak naprawdę po cichu, a nie tak jak na tych filmach krzycząc z ratunku? Tak, to jest tak zwane, my to nazywamy na szkoleniach ratowników hollywoodzkie wołania. Ktoś krzyczy ratunku, macha ręką, jest to, proszę Państwa, nieprawda. Jeżeli tracimy grunt pod nogami, to mamy 5 faz tonięcia, one tam się charakteryzują różnymi czasami przede wszystkim, ale druga, trzecia faza to jest zejście pod wodę, więc ta osoba przez pierwszą, drugą fazę, minutę, dwie jest na powierzchni wody, ona nie będzie krzyczała. Ona walczy o oddech, ona walczy o to, żeby nie pić wody, żeby nie oddychać, może wykonywać gwałtowne ruchy, to trzeba dostrzec i taką reakcję trzeba momentalnie zgłaszać. Ale nawet jak ta osoba już jest pod wodą, to ten ostatnie fazy tonięcia pod wodą, wtedy kiedy jeszcze ta osoba może już jest nieprzytomna, ale już bije serce, jeszcze czynności, funkcje życiowe są, to jest czas około od 3 do 6 minut. Więc jeżeli ktoś zanurzy się pod wodę, to nie należy go przekreślać całkowicie, tylko wezwać służby w przeciągu kilku minut. Taką osobę można wyciągnąć, uratować. Więc to jest tak zwane ciche tonięcie i to jest faktycznie, tych głośnych tonięć nie ma. Paradoksalnie tam, gdzie jest najwięcej osób, kąpieliska, pływalnie, tam jest mało wypadków, dlatego że obserwujemy siebie nawzajem. O to też prosimy. Nie zawsze ratownik, widząc w wodzie 300-400 osób, jest w stanie wyłapać taką osobę. Bawimy się, pluskamy. Natomiast widzimy, że ktoś ma dziwne zachowanie, albo podnieść do góry, bo tak powiedziałem, to jest przy samej tej granicy umiejętności głębokości wody, albo wezwać po prostu ratownika. Tam, gdzie jest mało osób, 3-4 osoby w basenie, albo na kąpielisku 5-6 osób, tam już tej kontroli nie ma, bo jesteśmy za daleko. I wtedy się zdarzają najczęściej wypadki. Właśnie jak jest mało osób, a nie jak jest dużo osób. No właśnie, to jakie działania należy podjąć, gdy my zobaczymy taką osobę tonącą, a nie ma w pobliżu ratownika? Pytanie, czy jesteśmy na brzegu i widzimy, co się dzieje w wodzie, czy jesteśmy w wodzie? Jeżeli jesteśmy w wodzie, prosiłbym, żeby jednak nie zrobić siebie bohatera, takiego w cudzysłowie, ponieważ każde podejście do osoby, która tonie, jest zagrożeniem. My ratownicy. Tonący brzydko się chwyta. Czyli my nazywamy tonący brzydko się chwyta. I to faktycznie uścisk osoby tonącej, nawet małego dziecka, powiedzmy nastoletniego, 12-15-letniego, to jest uścisk tak jak do swojego mężczyzny. Osoba nieprzeszkolona może mieć problemy. Oczywiście musimy wyważyć, jeżeli stoimy w wodzie do piersi, a widzimy, że to jest dziecko, możemy podejść i pomóc. Jeżeli widzimy, że to jest dalej raczej nie wchodzimy, raczej, uwaga, nie podajemy, proszę Państwa, ręki. Ani z brzegu, ani z wody, bo to jest zawsze zagrożenie. Tonący brzytwy się chwyta. Lepiej, żebyśmy udzielili pomoc w inny sposób. Na czyli przykład co, patyk podać? No właśnie, jeśli stoimy na brzegu, podajemy patyk, no 3-metrowy patyk, to co mówimy o odległości, ciężko jest podać, znaleźć, bo one są na wysokości, ale najprostszy sposób, który może być. Wyporność dorosłego człowieka na wodzie to jest około 2,5 litra powietrza. Czyli butelka 2,5 litrowa zakręcona, to jest taka wyporność, że jak się jej złapiemy, no to tą butelkę możemy tej osobie podać i jeżeli ta osoba złapie tą butelkę, na pewno nie utonie. Tonący będzie trzymał ją kurczywo. Butelki śliskie nie złapiemy, bo nawet przytomny
dobry pływak jedną ręką butelki nie złapie, ani piłki nie złapie, więc taką butelkę wkładamy do ubrania. Wkładamy do ubrania, zawiązujemy rękawy, wkładamy do rękawa, wkładamy do nogawki i robimy taki pakiet, który jest materiałem i możemy go rzucić. Jeżeli powiążemy kilka rękawów, kilka nogawek z kilku ubrań, no to już mamy 3-4 metry łańcuszka takiego, że może koło ratunkowo rzucić, nie trafimy, przyciągnąć, rzucić jeszcze raz. I to jest pierwszy sygnał. To, co powiedziałem na wstępie. Jesteśmy świadkami zdarzenia, krzyczmy. Krzyczmy ratunku, bo może się okazać, że w okolicy, tam gdzie jesteśmy, gdzie przebywamy, nad wodą, na plażę, ktoś jedzie rowerem, ktoś, jakaś pani z wózkiem jedzie, wędkarz siedzi w krzakach. I te osoby to mogą być przeszkoleni ratownicy, którzy są tam przypadkowo turystycznie, ale oni potrafią udzielić pomocy. Dwa, wzywajmy pomocy, czyli numer 112, ogólnoeuropejski ratunkowy lub 984, numer dedykowany do ratownictwa wodnego. Na Dolnym Śląsku on funkcjonuje doskonale, współdziała z numerem 112. Po wezwaniu dosłownie w przeciągu 4, 5, może 6 minut przyjadą służby, jakiekolwiek, czy to przyjedzie WOP, czy to przyjedzie Straż Pożarna, czy Policja, to są osoby, które już mogą udzielić pomocy. To jest dla nas najważniejsze. I po zgłoszeniu nie oddalajmy się z miejsca zagrożenia. Jeżeli widzimy, że ktoś wpadł do wody, po telefonie nie odchodźmy sobie, bo my przyjeżdżamy i ktoś mówi, tutaj w Odrze ktoś utonął, nie znajdziemy. Jak pokaże nam palcem tu, to my wtedy możemy wtedy prowadzić skutecznie działania ratownicze. Ale przestrzegamy, nie wchodzimy, jeżeli nie jesteśmy przeszkoleni, nie wchodzimy do wody bezpośrednio, ale jeżeli już, to za pośrednictwem czegokolwiek. Nie bawmy się też, to co jest bardzo popularne, w łańcuchy życia, bo zdarza się, że łańcuchy życia są rozrywane. Wypadek z zeszłego roku nad morzem, osoby nieprzeszkolone, czyli z plaży bardzo chciały pomóc, kilkanaście osób weszło do wody, no i 2-3 osoby nie wróciły, ponieważ na początku łańcucha zerwał się i one też uległy podtopieniu. Nie róbmy takich rzeczy. Wzywajmy służby, krzyczmy i ewentualnie, tak jak powiedziałem, te butelki. Butelki bardzo proste, czyli litrowa, półlitrowe butelki, kilka butelek, zakręcić oczywiście i można podać. Nie mamy przy sobie, jest tak ciepło, że ktoś będzie miał. Krzyczmy, proszę dać butelkę, ratujemy człowieka. Najbliższy śmietnik, nie bójmy się, w śmietniku pogrzebiemy. Teraz nowe przepisy mówią o tym, że nakrętka jest właściwie przy butelce, więc nie ma problemu, żeby ją zakręcić. Nie szklane butelki, tylko plastikowe. I faktycznie rozbierzmy się, ściągnijmy te spod mnie. Wrzućmy do wody, ratujmy komuś życie, to jest bardzo ważne. Mm-hmm. To wróćmy może do tych błędów, jakie najczęściej popełniamy nad wodą. Może zacznijmy od tego, jak to jest z tym alkoholem. Często się widzi taki obrazek wypoczywających nad wodą, grill, piwko i do wody. Ja nie będę rozwijał tematu, jak alkohol wpływa źle na organizm, ale musimy pamiętać, to przede wszystkim osłabia organizm. I no, zaburza też naszą taką percepcję orientacji. No i najważniejsze, osłabia te czynniki, które samo zachowania, czyli łamiemy tę barierę ryzyka. A, co ja nie potrafię, ja wejdę, no przecież napiłem się, wejdę. Tak, bijemy te takie rekordy. Oczywiście bez alkoholu. Jeżeli jesteśmy nad wodą, płyny tak, w dużych ilościach, jeżeli jest bardzo ciepło, 2-3 litry, ale nie naraz butelka lodowatej wody, tylko małymi łyczkami, żeby organizm schłodzić, a nie po to, żeby się nawodnić, bo jak się nawodnimy bardzo szybko, od razu będziemy się pocić i to jest w ogóle bez sensu. Więc na pewno bez alkoholu, ale z płynem. Jeżeli jesteśmy nad morzem, tak jak powiedziałem, w miejscach tych, gdzie są ratownicy. Bardzo często zdarza nam się, że ratownicy kończą służbę o godzinie 18, schodzą z plaży, wtedy oczywiście piwko i wchodzimy do wody i wtedy też zdarzają się wypadki. Musimy też pamiętać a propos alkoholu, że przepisy nowe, od 2012, którego obowiązują, mówią o tym, że osoba poruszająca się po wodzie na sprzęcie niemechanicznym, uwaga, na niemechanicznym podlega, a jest pod wpływem alkoholu, podlega takiej samej karze jak kierowca. Co to znaczy niemechaniczny? Jeżeli pożyczymy kajak, płyniemy kajakiem, jesteśmy pod wpływem alkoholu, zostaniemy ukarani. Uwaga, wchodzimy sobie do wody na kąpielisku, na materacu. Nie słuchamy poleceń ratowników, wychodzimy gdzieś dalej. Jeśli jesteśmy pod wpływem alkoholu, jeżeli będzie wezwana policja i stwierdzimy, że nawet na kąpielisku, będąc na materacu, jesteśmy na wodzie, policja może u nas ukarać mandatem za pływanie innymi jednostkami niemechanicznymi pod wpływem alkoholu. Więc to są takie rzeczy powiązane. Dlaczego? Bo jednak wśród młodych ludzi ten alkohol przeważa. To jest to, co łamie te bariery samozachowania i tutaj jest najwięcej z tym problemów. Oczywiście Wrocław, specyfika miasta, dostępność do kilku rzeczy przez 24 godziny na dobę
druga w nocy, piąta rano. I tutaj no, fantazja ułańska osób, które korzystają z wody, no, nie gra granic. Codziennie, prawie co drugi dzień spotykamy się z wypadkami, gdzie jednak ludzie wchodzą do wody albo specjalnie, albo wpadają właśnie przez jednostki pływające przypadkowo, plus ci, którzy chcą się na chwileczkę schłodzić i mają problem wyjścia z rzeki. Dlaczego? Dlatego, że Odra jest specyficzną rzeką, ona jest głęboko, ona ma 2,5-3 metry głębokości i jest to szlak żeglowny, który jest pogłębiany. Jeżeli wejdziemy do wody, zrobimy krok do przodu, mamy wodę po kolana. Drugi krok mamy wodę do pasa, ale trzeci krok, jesteśmy 1,5 metra od brzegu i już mamy 2 metry. Mhm. I niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie potem wrócić w to samo miejsce i płyniemy. Pamiętajmy też, że w centrum miasta są pionowe, betonowe ściany, tam nie ma się czego złapać, nie ma jak wyjść do góry. Więc to są też takie historie bardzo, bardzo trudne. Im szybciej wezmiemy pomoc, tym szybciej będzie ona udzielona. Pamiętajmy, 112 lub 984, dzwońmy, widzimy zdarzenie. Nieprawdą jest, że fałszywy alarm jest karalny w Polsce. Oczywiście nie mówimy tu o takich alarmach typu fałszywa informacja o podłożeniu jakiejś bomby, ale jeżeli wydaje nam się, że ktoś tonie, a będzie to nieprawda, bo będzie to na przykład jakaś kukła, lalka albo piłka płynąca, to jest też trening dla nas, natomiast wolelibyśmy, a bierzemy taki udział w takich akcjach, dwa razy pojechać niepotrzebnie, ale wtedy, kiedy trzeba, to musimy po prostu ratować osoby w wodzie. I to tak na koniec, jakich zasad powinniśmy przestrzegać, znajdując się właśnie na kąpieliskach wodnych? Dwie rzeczy. Przede wszystkim zapoznać się z zasadami korzystania z tego obiektu. Co wolno, co nie wolno, w jakich godzinach coś jest otwarte. Tu mówimy o atrakcjach, odjeżdżalniach. Bezwzględnie w pierwszej kolejności podporządkować się ratownikom wodnym, tym, którzy są na kąpielisku. To są głównie młodzi ludzie, oni dbają o bezpieczeństwo. Jest kilka zasad, kiedy wywiesza się czerwoną flagę. Nie zawsze jest to bardzo logiczne dla osób, które korzystają. Mówimy to o prądach wstecznych, których nie widać. Mówimy o skażeniu wody, której nie widać. Ratownik mówi, nie wolno wchodzić, prosimy wyjść automatycznie. W przypadku, kiedy ratownicy prowadzą działania ratownicze, czyli znowu zapoznanie się z zasadą. Jeżeli są gongi, sygnały nakazujące opuszczenia wody, nawet jak jest 30 stopni, ratownicy krzyczą, proszę wyjść z wody, to nie dyskutujmy, ponieważ w tym czasie oni ratują kogoś innego, my nie jesteśmy chronieni. Nam się wydaje, że dla nas będzie wszystko dobrze, bo potrafimy pływać, tylko pamiętajmy, że obok jest ktoś, kto też nie zareaguje, a ta osoba może mieć problemy z pływaniem i już wtedy ratownicy nie udzielą pomocy. Przede wszystkim polecenie służby ratowniczej, żeby opuścić obiekty, no i na tych kąpieliskach raczej nie wchodźmy poza godzinami dużo ratowników. To jest najważniejsze. Alkohol i dzieci. Dzieci, czyli wchodzimy z tymi najmniejszymi pociechami, zawsze jesteśmy jako dorośli od strony lustra wody. My wchodzimy do kolan, do pasa, dziecko jest między nami a brzegiem. Nie traktujmy dziecka jako osoby dorosłej, jeżeli mówimy, żeby nie szedł daleko, odwracamy się, przeglądamy internet, czytamy gazetę, czytamy książkę, dziecko schodzi, za chwilę gubimy dziecko i są problemy. No, też kończą się tragediami. Akurat wśród dzieci coraz mniejszymi, ale większą tragedią jest to, że dziecko zginie i po prostu przez godzinę, przez dwie szukamy dzieci na kąpieliskach, no bo jednak w tłumie ciężko jest kogoś znaleźć. Szukamy i przez ten czas możemy się postarzeć o jakieś 20 lat. My może nie, bardziej chyba rodzice czy opiekunowie. Pamiętajmy też, że do 7 roku życia to rodzice odpowiadają za dziecko i nawet jeżeli przekazują pod opiekę komuś dorosłemu 5-6-latka, to w dalszym ciągu rodzic, który siedzi w domu, on w pierwszej kolejności odpowiada. No, oczywiście największą karą będzie krzywda dla tego dziecka, więc tutaj nie wchodźmy tak szczegółowo, tak, ale pilnujmy swoje dzieci. Ja życzę Państwu bezpiecznych wakacji. Dziękuję Panu za rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem był Krzysztof Skrzyniarz, prezes Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu też udanej wakacji.